To jest kwestia zwrócenia się do Boga. Czystego zwrócenia się do Boga. Czekaj, zdejmę ci tak. Trudno po czymś takim tak naprawdę powiedzieć coś, ale zastanawiałem się nad jedną rzeczą, czy wam powiedzieć, ale wam powiem. Będzie to nawiązane do tego, o czym chcę powiedzieć. Powiem wam kawał. To będzie kawał z morałem, dlatego chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. Charyzmatyk spotyka paru charyzmatyków trochę bardziej zaburzonych i przygląda się im i mówi w końcu tak do siebie: Boże, Ty widzisz i nie grzmisz. A Bóg mówi do niego: grzmię, tylko plastik nie przechodzi prądu. I to jest w nawiązaniu do tego, że chciałem mówić o sercu naszym, bo Słowo Boże mówi, że tam, gdzie jest wasze serce, tam będzie wasz skarb. I to działa w obydwie strony. Tam, gdzie swój skarb zużycie, tam jest wasze serce. I jeśli serce jest plastikowe, albo przynajmniej jego część, za groma tam się nic nie wydarzy. Nic się nie będzie przechodziło. Nic. Skąd to wiem? Bo ja w wielu miejscach takich byłem, gdzie tak naprawdę w momencie, kiedy się nawróciliśmy, to wszyscy zostaliśmy zdemolowani w niebie. Cały nasz potencjał, całe nasze serce, cały nasz skarb, a w Biblii jest o tym napisane, że jesteśmy drogocenni, że jesteśmy kupieni krwią, która jest tak naprawdę bezcenna. Ona nie ma skarbu. To takiego do przeliczenia. To jest ogromny skarb i my tą krwią zostaliśmy wykupieni i siedzimy sobie tam w niebie. Tylko wiecie co? Różnica jest między tym, między depozytem a inwestycją. I wszyscy tam jesteśmy zdeponowani. Tam wszyscy w niebie jesteśmy posadowieni. Tylko pytanie, co my z tym skarbem robimy? Tym skarbem można obracać. Zresztą znacie Słowo Boże o tym, o minach i tak dalej. Nie będę tego przytaczał. Ale powiem wam jedno. Generalnie ludzie używają wielu sloganów, że Jezus jest naszym Panem i ja też tego używałem. Ale chodzi o to, gdzie to serce swoje umiejscowimy. Gdzie to coś, co już tam zostało zdeponowane, gdzie będziemy po prostu rozkładali w Bożym Królestwie. Wiecie, co mi się skojarzyło? Jest taka gra o milion i wiecie co, tam się układa po prostu, są jakieś, powiedzmy, cztery rozwiązania i ludzie kładą pieniądze, które jak niby dostają i kładą na jakieś takie zapadnie i potem okazuje się, jakie jest właściwe pytanie, a jakie właściwie nie jest. I bardzo często ci ludzie obstawiają nie to, co potrzeba i te pieniądze im przepadają. Tak jest też z naszym sercem. Bardzo często obstawiamy nie te rzeczy, co potrzeba. Ten nasz potencjał jest źle inwestowany. Ja też początkowo źle inwestowałem, ale wiecie co? W jedną rzecz zainwestowałem. Ja po swoim nawróceniu byłem bardzo zaburzonym człowiekiem, bo nie potrafiłem robić różnych rzeczy, ale ja zdeponowałem swoje serce Bogu. Ja mu zawierzyłem swoje życie, ale wiecie co? Pokochałem Artura, pokochałem Agatę wtedy, jak byliśmy jeszcze w Nasielsku i ja tam złożyłem swoje serce. Jakkolwiek potrafiłem, ale tam, jaki był tego koszt? Ja, żeby być na spotkaniach, musiałem kombinować ostro. Ponieważ nie potrafiłem stanąć twarzą w twarz, powiedzieć żonie, że się nawróciłem, że spotkałem Jezusa, że zaczyna się coś dziać ze mną, o czym tak naprawdę ciężko mi jest raz, że powiedzieć, a dwa, że po prostu się wysłowić na ten temat. I ja kombinowałem. Tam były spotykania, spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu. Wiecie co, na tyle umiałem wykombinować, że przychodziłem na jedno spotkanie. Ale było mi tego za mało. I to była dla mnie straszna rzecz, żeby nie być na tych spotkaniach modlitewnych. Ja się bardzo męczyłem. Dlatego, że ja tam coś zdeponowałem. Ja tam położyłem swoje serce. Ja już tam byłem. Ja
tam chciałem być i wiecie co, musiałem jeszcze więcej kłamać i kombinować, żeby tam być. Nie umiałem inaczej, ale złożyłem serce i to serce motywowało mnie do tego, żeby po prostu cały czas być w tym miejscu, ale jednocześnie zmieniać się. Zacząłem potem już nie chcieć robić pewnych rzeczy, zacząłem nie chcieć kłamać. Dlaczego? Bo tam było moje serce, zostawiłem część swojego serca, zostawiłem coś, co dawało mi ponadnaturalną siłę. Bo po ludzku ja nie potrafiłem takich rzeczy załatwić i dopiero teraz rozumiem, znaczy chyba od dłuższego czasu, ale tak zacząłem coraz bardziej rozumieć, że podejmujemy decyzje i w kwestii takiej Michał powiedział, że zostaliśmy szafarzami. To mnie bardzo uderzyło, bo dostaliśmy coś, co tak naprawdę nam się nie należało, ale dostaliśmy i tym mamy zarządzać. Dostaliśmy ogromny skarb i teraz w co ten skarb inwestujemy? Ja powiem wam coś takiego, że ja zainwestowałem tutaj w Kościół. Zainwestowałem swój czas, zainwestowałem swoje pieniądze. Nikt mi nie powie, że przyjazd do Kościoła nie kosztuje. Mamy bardzo dużo kilometrów tak naprawdę. Jeśli mamy pojawiać się tutaj 4 razy w tygodniu, to jest bardzo duży koszt. I ja oprócz tego, że jest to koszt dojazdów, to jest też koszt czasu. Żeby być tutaj, trzeba tak lawirować pracą, tak lawirować relacjami, żeby móc się wyrobić. Jest to trudne, czasami trzeba popracować po 16 godzin, żeby być, ale wiecie co, ale ja złożyłem to serce. I dla mnie, jeśli ktoś nie potrafi dotrzeć do Kościoła, to znaczy, że zdeponował serce w ogóle nie w tym miejscu, co potrzeba. Bo nie ma możliwości, zresztą Słowo Boże wyraźnie mówi, zebrań wspólnych nie opuszczajcie, to jest tak naprawdę nakaz. To jest nakaz bezpieczeństwa dla ludzi, bo ludzie zaczynają się potem gubić. I jeśli nie potrafimy zarządzać swoim czasem, to znaczy, że ten skarb, kurczę, jest nie w tym miejscu, co potrzeba. Ja ten skarb złożyłem. Jest koszt ogromny. Ale ja zobaczyłem taką rzecz niesamowitą, że ten skarb, jeśli jest zdeponowany w właściwym miejscu, daje nam ponadnaturalną moc do przeskakiwania wielu trudnych rzeczy. To jest ponadnaturalna moc. To nie wygenerujesz tego. Ale Bóg dał nam taki ciekawy mechanizm, to jest właśnie inwestowanie. Ja inwestując w bycie po prostu tutaj w Kościele, sam z automatu z tego czerpię. I rozwiązują się moje problemy. Szukajcie Bożego Królestwa, wszystko będzie wam inne dodane. Ja szukałem Królestwa, zajęło mi mnóstwo czasu z mojego powodu, że moja żona się nawróciła. Ale się nawróciła. A dlaczego? Dlatego, że ja położyłem swoje życie w Kościele. To jest dla mnie... Powiem wam, dlaczego Kościół? Dlaczego ta grupa ludzi? Bo to jest mój dom. I nie nazywam tego inaczej jak swój dom, bo jeśli zaczniesz nazywać coś, jakąś grupę ludzi, w ogóle jakieś miejsce, jakkolwiek inaczej, to przestajesz tam wkładać swoje serce. Przestajesz tam być. Wiecie co, ja zobaczyłem taką rzecz też, na pułapie zajmowania się po prostu czy mikserem, czy całym tam nagłośnieniem, że pomimo jakby własnych nieumiejętności, a w wielu miejscach tak mamy, inwestujemy swój czas, inwestujemy swoje moce przerobowe, a na przykład nie jesteśmy w tym ekspertami, ale jeśli tam naprawdę wejdziemy obydwiema nogami, to rzeczy dzieją się ponadnaturalne. Wiecie dlaczego? Bo w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane w 25 wersecie, że każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojone samo w sobie się nie ustoi. Jeśli zaczniecie dzielić swoje serce na rzeczy światowe, pseudoświatowe albo cokolwiek innego, nie na Boże Królestwo, rozwala się wszystko. Nie ma opcji. Serce, nie może tego serca podzielić. Jeśli będziecie próbowali i polegniecie. Ja też w wielu miejscach poległem. Podzieliłem serce, nie da rady inaczej. Tak jak Akrit powiedział, że kurczę, nie można być chrześcijanem, żeby nie robić pewnych rzeczy. Nie da rady. Chrześcijaństwo to jest ofiara, ale ofiara tak naprawdę bardzo miła Bogu i miła nam. My
jakby inwestując, w ogóle wydajemy taką wspaniałą woń dla Boga i On uwielbia po prostu, On się tym zaspokaja, naprawdę. Naprawdę, to nasze serce, to nasze działanie, podejmowanie decyzji w konkretnych rzeczach, to jest wszystko, co powinniśmy robić i będziemy naprawdę szczęśliwi. Nie dajcie sobie robić plastikowego serca. To nie chodzi o to, żeby tu przychodzi do kościoła, bo to jest kościelnictwo. Naprawdę, to jest diametralna różnica. Być domownikiem, a kościelnikiem. To jest... I nie dajcie się w to wciągnąć. Dlaczego? Bo to jest okrutny fałsz. Bycie w kościele to bycie w domu. Widzicie co? Ja tu bardzo często sobie śpię. Tak, coś jest chwila jakiejś przerwy, ja się położę. Ostatnio stwierdziłem, że poduszkę sobie przyniosę. Dlaczego? Bo ja tu wypoczywam. Położyłem tu moje serce tu wypoczywa, ja wypoczywam i ja tu rosnę. I jeśli w ogóle przyjdzie wam do głowy, że na przykład możecie cokolwiek osiągnąć innego poza kościołem, poza tą wspólnotą, to jesteście w błędzie. Dlatego, że ja nie wiem, czemu my, ale my. Ja przestałem zadawać. My, właśnie my. My idziemy do przodu, my zmieniamy doktrynę, my zmieniamy tak naprawdę rzeczywistość, którą w Polsce zaaplikowano. My, właśnie my. Ale to będzie kosztowało to, że musicie zdeponować, podjąć decyzję, położyć swoje serce w odpowiednim miejscu. I gwarantuję wam, tak jak Akrytowi powiedziałem, bo Akryt chciał, żebyśmy się modlili o to, że mówi innymi językami, bo nie mówił. Ja mu powiedziałem, następnego dnia będziesz mówił. I gwarantuję wam, że jeśli zdeponujecie serce w odpowiednim miejscu, odniesiecie naprawdę niesamowity sukces. Amen. Słuchajcie, ja też nie wiem, dlaczego my, ale wiem, że to jest to, po całości.